W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, celem wszystkich poczynań Chrystusa Pana na ziemi było zbawienie ludzkości. Możemy więc twierdzić, że pierwszy cud Jego w Kanie Galilejskiej jest symbolem tego, co Pan Jezus działa w swoim Kościele, co też obecnie pragnie spełnić w ofierze mszy świętej, ale też i tego, co chce działać w duszach naszych. Jak pouczają nas święci ojcowie Kościoła, owo wesele w Kanie Galilejskiej to niejako podwójne gody. Dzieje się tak dlatego, że z jednej strony to zaślubiny dwojga, jak można przypuszczać, młodych ludzi nieznanych nam z imienia, ale poprzez dokonanie tego pierwszego cudu Chrystusa Pana dokonują się również niejako zaślubiny boskiej i ludzkiej natury w jednej osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ta niezwykła tajemnica Chrystusa i Kościoła została przez świętego Pawła porównana do małżeństwa po to właśnie, by wyrazić ten szczególny związek, tę niezwykłą zażyłość Chrystusa z Kościołem. Jest to jednak również na pewien sposób obraz też i tego, co ma się dokonywać w naszych duszach. W jaki sposób my mamy wraz wzrastać w naszej zażyłości z Chrystusem, że ma to być więź tak bliska, jak pomiędzy małżonkami, i do takiego ideału dążyć mamy. I my mamy stać się uczestnikami tej niezwykłej tajemnicy, jak to kapłan modli się, wlewając do kielicha wino i wodę, kiedy wypowiada słowa: Boże, który godność natury ludzkiej przedziwnie stworzyłeś, a jeszcze przedziwniej naprawiłeś. Daj nam przez tajemnicę tej wody i wina uczestniczyć w bóstwie tego, który raczył stać się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Przedziwnie stworzył, drodzy wierni, Pan Bóg godność natury ludzkiej, uczynił człowieka niejako królem świata widzialnego, mało co mniejszym od aniołów, i nie pozostawił natury ludzkiej w raju, w jej niskości, w tym ubóstwie i niedostateczności, ale ubogacił ją i przeozdobił darami nadprzyrodzonymi. Ale z tych wyżyn szczęścia upadł człowiek w przepaść grzechu i wówczas Bóg jeszcze przedziwniej naprawił go i podniósł z upadku. Ta miłość, mądrość i moc Boża jaśnieją o wiele wspanialej w odkupieniu niż w stworzeniu świata. Bo jak Kościół śpiewa, żadnego bowiem nie mielibyśmy pożytku z tego, żeśmy się urodzili, gdyby nie pomogło, że zostaliśmy odkupieni. Co jednak, drodzy wierni, wobec tego obrazują nam te wydarzenia w Kanie Galilejskiej? Na początku wesela podano, jak słyszeliśmy, wino, które zostało przygotowane wcześniej. Wino to było wyrazem świątecznej radości, radości młodych małżonków z tego, że się odnaleźli i teraz rozpoczynają wspólne życie, co jest oczywiście rzeczą normalną. Wino jest wszak tym, co, jak mówi Pismo Święte, rozwesela serce człowieka. I w tym winie dostrzec możemy symbol tej pierwszej miłości, pełnej zapału, zauroczenia. I czyż też nie przypomina nam to tej pierwszej miłości, pierwszej gorliwości, którą często ludzie pałają przy nawróceniu, czy to wobec jakichś szczególnych przeżyć duchowych, może wobec jakichś szczególnych przeżyć życiowych, które człowiekiem wreszcie potrząsną. Wszystko też przychodzi wtedy z łatwością. Modlitwa jest rozkoszą. Człowiek z zapałem biegnie do kościoła, opowiada innym z chęcią o Panu Bogu,
snuje przeróżne plany, podejmuje postanowienia, obmyśla cudne programy świętości, jak to by chciał uczynić. Ale przychodzi jednak moment, gdy ani się obejrzano, a pierwszego wina zabrakło. Wydaje się, że ta pierwsza miłość zanika, ustępując miejsca szarej codzienności. Została tylko woda. Niezależnie od tego, czy ta pierwsza miłość stała się niewidoczna, czy całkiem wygasła, faktem jest, że szybciej niż można by pomyśleć, następuje właśnie ta szara codzienność. Woda jest owszem napojem powszednim, z którego korzystamy na co dzień, niezbędnym do życia, ale bez smaku i bez barwy. Dlatego dla wielu staje się źródłem pesymizmu. Dziś przecież młodzi ludzie często nie zawierają małżeństwa i żyją wbrew Bożym przykazaniom, ponieważ w jakiś sposób niektórzy stracili chociażby wiarę w trwałość małżeństwa. Do tych światowo nastawionych ludzi dojście do etapu takiej zwykłej codzienności, czyli tego, że już nic się niezwykłego może nie dzieje, oznacza, że oni nie widzą już żadnych perspektyw, które pozwoliłyby im wierzyć, że miłość będzie trwała. Wtedy zdarza się, że młody człowiek co kilka miesięcy zawiera nową znajomość, a poprzednia staje się byłą, ale wcale też i to niekoniecznie młodych musi się tyczyć. I podobnie dzieje się też z nami w życiu duchowym, że ta pierwsza gorliwość szybko mija, fajerwerki się skończyły, a człowiek zamiast coraz bardziej się w tej gorliwości rozpalać, bo tak wydawać by się mogło, że być powinno, to staje się coraz chłodniejszy. Szczególnie kiedy przyjdzie się właśnie z tą szarą rzeczywistością zmierzyć, z tymi codziennymi trudnościami, z krzyżem, który tak trudno jest nam dźwigać. I czyż człowiek wtedy nie przypomina nam niejako takiego zawstydzonego ucznia, który się chowa, żeby nie zostać wywołanym do odpowiedzi, który się ucieka po prostu po jakieś półśrodki, żeby nie słyszeć Bożego wołania, żeby się z tym po prostu, co go czeka, co mu Pan Bóg daje, się rozprawić, czyż nie stara się zagłuszyć go w tym sztucznym rozgwarze sumienia, które ucieka przed sobą, czyż nie chce się oszołomić ciągłą wrzawą, jakąś rozrywką, ale czy na tym wszystkim się kończy to? W Kanie Galilejskiej dzięki interwencji Najświętszej Maryi Panny wszystko się skończyło pomyślnie, ale z jej ust pada ważna wskazówka, mówi bowiem do sług: uczyńcie cokolwiek wam powiem. Pan Bóg przemienia tę wodę, tych naszych oschłości, smutków, trudności, tych wszystkich cierpień, ale staje się to niejako właśnie owocem tej naszej wytrwałości. Staje się tak, kiedy małżonkowie pomimo tych rozlicznych trudów dnia codziennego okazują sobie miłość. Staje się też tak, kiedy człowiek pomimo oschłości, mimo braku pociech duchowych, trwa niewzruszenie przy Panu Bogu, wiedząc, że w odpowiednim dla nas momencie Pan Bóg przyjdzie z pomocą, przyjdzie z pociechą. I paradoksalnie to właśnie wtedy następuje największy rozkwit duchowy, kiedy panują największe trudności. I sam Chrystus Pan wskazuje nam to, w jaki sposób On umiłował swoją oblubienicę, czyli Kościół, bo całe Jego życie, naznaczone miłością do Ojca i do oblubienicy, rozpoczyna już w Boże Narodzenie z miłości do niej, do swojej oblubienicy. On, Bóg Wszechmogący, staje się człowiekiem i tym samym do niej się upodobnił. Lata, które spędził w Nazarecie, to też czas modlitwy, pracy i ofiary dla swojej oblubienicy. Przed rozpoczęciem działalności publicznej udał się na pustynię, żeby pościć i modlić się za nią przez 40 dni.
Ale miłość Chrystusa, drodzy wierni, szczególnie objawia się w cierpieniu. Jedna, jedyna modlitwa Boga człowieka była tak cenna, że wystarczyłaby, żeby cały świat odkupić. Więc dlaczego tak bardzo cierpią? Odpowiedź jest zapewne taka, że jedna modlitwa do odkupienia oczywiście by wystarczyła, ale nie objawiłaby całej tej gorącej miłości Boga do człowieka. Nie pokazałaby nam tego, że Pan Bóg nie idzie tak jak my na łatwiznę. To pokazuje nam, że prawdziwa miłość jest tym, co kosztuje, ale też tym, co prawdziwie nas przemienia. Że to właśnie pełniąc gorliwie obowiązki stanu, pomimo tych przytłaczających nas ciężarów, najpełniej wolę Bożą spełniamy. Upodabniamy się do Chrystusa, który nas umiłował, że trwając na modlitwie, w gorliwości, w pogłębianiu naszej wiary, pomimo oschłości, zmęczenia, jakiejś niechęci, o wiele bardziej przybliżamy się do Boga niż w tych najwznioślejszych momentach pełnych duchowych słodyczy, za którymi być może tak bardzo tęsknimy. I dzisiejsza Ewangelia też ukazuje nam Najświętszą Marię Pannę jako naszą szczególną pośredniczkę. Tę, o której mówimy, że jest pośredniczką wszelkich łask, tak, że według nauki świętego Bernarda, powszechnie w Kościele przyjętej, Pan Bóg raz na zawsze postanowił nie udzielać nam żadnej łaski inaczej, jak tylko przez ręce Maryi. Dlatego do niej szczególnie się uciekajmy, by jej Syn przemienił wody tych wszystkich naszych utrapień, trudów, cierpień, wino swojej łaski. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.